Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ogar i zapraszam na kolejnego vloga. Dzisiaj sobie porozmawiamy o szamponie do włosów, a dokładnie rzecz biorąc szampon familijny. Jest to szampon, który jest z nami już, bo nie wszyscy może o tym wiedzą, od czasów PRL-u. Bo możecie wiedzieć lub nie, ale kiedyś to nie było tak jak teraz, że się wchodzi do drogerii i tam się miało cały szereg, cały rządek samych szamponów i tam były wydzielone tam ściół pierzowy, do włosów suchych, łamliwych, przytłuszczających i tak dalej, i tak dalej. Nie, kiedyś były tylko dwa szampony, tak zwane do wszystkich rodzajów włosów. I jeden z nich był właśnie ten szampon familijny, a drugi z nich to był szampon pokrzywowy. Tylko teraz trudno było mi znaleźć ten prawdziwy pokrzywowy, bo z tego co widziałem, to tam w tych zadaniach są, to jest więcej chemii niż naturalnych tych. No ale może jeśli gdzieś u was jest pokrzywowy, to możecie sobie spróbować. Natomiast familijny jest dostępny chyba w każdej drogerii, a czasami nawet w niektórych spożywczakach. No i cóż, co mogę o nim powiedzieć? No, trzeba przyznać, że flakonik pozostał taki, jaki był, czyli taki właśnie taki niebieski, nieduży. Trochę się nalepka zmieniła, no ale cóż, musieli dokonać jakiejś zmiany przez te lata. No i cóż, ja ogólnie ten szampon bardzo często stosowałem, kiedy byłem młodszy. I wydaje mi się też, że ma teraz nieco bardziej cukierkowy zapach niż w latach 90. Ale nie odrzuca, jest przyjemny. Także bardzo dobrze się nim myło głowę. No i cóż, ten szampon jest bardzo tani, więc jest na każdą kieszeń. I co było charakterystyczne dla niego, to właśnie ten tutaj kikutek, który być może o teraz może widzicie. Bo to było takie sprytne rozwiązanie, że jeżeli nie chciało wam się odkręcać tej nakrętki, zakręcać za każdym razem jak chcecie użyć, to po prostu brało się nożyczki czy jakiś tam nóż, ciachało się to i wtedy można było sobie normalnie wycisnąć tyle na rękę, ile się chciało. Czy wam go polecam? No cóż, jeśli ktoś ma zdrowe włosy, zdrową skórę głowy, jak najbardziej, bo tak jak mówię, jest cena przystępna, jest dosyć ładny zapach. Natomiast jeśli macie na przykład tendencję do tego, że macie łupież, albo że wam włosy są takie łamliwe, no to wtedy raczej bym sugerował wziąć jakiś bardziej specjalistyczny szampon. No tak jak mówię, niby jest podane, że to jest do wszystkich rodzajów włosów, ale tak naprawdę jest tylko dla tych, którzy mają właśnie zdrową skórę. Bo po prostu jak ktoś ma jakąś chorobę dermatologiczną na głowie, to po prostu ten szampon nic mu nie da, tylko tyle, że nada ładny zapach waszym włosom. No i cóż, myślę, że to by było na tyle, bo omówiłem chyba najważniejsze aspekty tego szamponu. Trudno powiedzieć, czy PRL ten był lepszy, czy pokrzywowy. Nie mam za bardzo porównania, dlatego że nie było mi dane używać pokrzywowego, tego właśnie prawdziwego. No ale mówię, stosowałem familijny szampon swego czasu bardzo dużo razy. Bardzo mi się podobał. I cieszy mnie, że ten marka nadal jest na rynku i że nadal można go gdzieś kupić. No cóż, to myślę, tak jak mówię, to było na tyle w takiej serii produktów z czasów PRL-u. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę albo w dół. Każda ocena się przyda, każda opinia jest dla mnie cenna. No i cóż, jeśli wam się spodoba, to kto wie, może pojawią się jakieś kolejne materiały z PRL-u. No a póki co dziękuję wam za uwagę, no i do usłyszenia.